Witam serdecznie na kanale Przyroda JP. Cały świat obiegły fakty o istnieniu piranii, ryb zamieszkujących Puszczę Amazońską i pożerających wszystkie organizmy, które napotkają, zostawiając wyłącznie goły szkielet. Czy jesteście gotowi na bezpieczny skok do wody i przyjrzenie się piraniom bliżej? Jeśli tak, to zapraszam do oglądania. Zacznijmy od tego, czy piranii należy się poważnie bać. Otóż, jak się okazuje, nie wszystkie są tak groźne, gdyż wyróżniamy 4 z 18 gatunków niebezpiecznych piranii. Wszystkie 18 żyje w Ameryce Południowej. Mieszkają w dorzeczach Amazonki, Orinoco i Parany. Piranie czerwonobrzuche potrafią dorosnąć do 30 cm, kiedy pozostałe gatunki są dużo mniejsze. Piranie w tryb niebezpieczny wchodzą dopiero, gdy są w ławicach. Każda ryba w ławicy zaczyna być agresywna, gdy poczuje krew, co pobudza do agresji kolejną i tak dalej. Badania wykazują, że piranii musi być 20 w ławicy, żeby zaczęły na maksa zabijać. Największą piranią na świecie jest piraja, która może mieć nawet 60 cm długości. Warto wspomnieć, że piranie mają nietypowy kształt pyska. Żuchwa jest wysunięta przed szczękę górną, zaś zęby piranii mogą mierzyć nawet 2 cm. Wyobrażacie to sobie? Piranie mają bardzo dobry węch, a to za sprawą komórek, które są bardzo czułe na bodźce. Bardzo wiele ich jest w otworach nosowych. Piranie można bez wątpienia porównać do rekin, gdyż świetnie wyczuwają krew. Jednak wróćmy do tych bodźców. Działają tak silnie, że pirania może nie zapanować nad sobą i pożreć rybę ze swojego gatunku. Teraz trochę o piranii srebrnouskiej. Wbrew legendzie o krwiożerczości piranii, ten gatunek jest roślinożerny. Na koniec o rozmnażaniu piranii. Czasem rozmnażania się piranii jest tropikalna pora deszczowa. Samica składa w czasie tarła, czyli okresu godowego ryb, nawet 5000 jaj. Jest to liczba niepowtarzalna, choć u ryb często się taka zdarza. Czas się wynurzyć z wody, gdyż na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli film Wam się spodobał, polubcie go i zasubskrybujcie mój kanał. Link do serwera na Discordzie macie w opisie.